Piękna pogoda, no to znowu jestem w łowisku. Rogacz, chodzę za rogaczem, za kozłem. Nadeptanego nie ma sensu, bo przy tych trawach to ja nic nie zrobię, znaczy przy tych zbożach. Ale tu jest kawałek łąki, się odwrócę, zobaczcie za mną. Wykoszonej tam jest ambona, więc tu jest szansa, że może coś się pokaże. Ale chciałem was zaprosić na program, który za chwilę zobaczycie. Na program, który opowiada o naszej takiej konnej dwudniowej wyprawie z Piotrem Jelonkiewiczem i z naszym nowo poznanym kolegą Marcinem. Na koniach kabardyjskich wybraliśmy się na Słowację. I na ten odcinek, i jeden i drugi, bo będą dwa odcinki, was serdecznie zapraszam. To jest taka wyprawa, w której nam towarzyszył Ogar. Taki mały survival, ale naprawdę was zachęcam, bo warto zobaczyć przepiękne krajobrazy, dla nas przepiękne przeżycie. Oczywiście, jak zawsze, przygody, humor, bo to jest w tym wszystkim najważniejsze. Jednocześnie chcę was też zaprosić na zbliżające się już szybkim krokiem też nasze piąte bieszczadzkie spotkanie łowieckie, bo już jest uruchomiony telefon, ten kontaktowy, widzicie go w podpisie. Można już sobie rezerwować pokoje, już koledzy rezerwują pokoje. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, całkowity koszt to jest od osoby dorosłej 400 zł za dwa noclegi i posiłki i dwa grille myśliwskie. Czyli powtórzę jeszcze raz. Przyjeżdżamy w piątek, meldujemy się w piątek, to jest tam chyba 25, no ostatni weekend, zawsze to zapomnę, ostatni weekend sierpnia. Przyjeżdżamy w piątek, mamy obiad o kolację, tam można się już meldować chyba od godziny 14. Mamy potem obiad o kolację i wieczorem myśliwskiego grilla, którego nam organizuje hotel. Potem w sobotę mamy śniadanie. Śniadanie jeszcze raz, bo coś mi padło do gardła. Mamy śniadanie, potem mamy obiad o kolację i drugiego myśliwskiego grilla, którego nam organizuje też hotel. No i w niedzielę mamy wyjazd. Oczywiście program taki ten artystyczny, spotkania to przedstawimy dopiero, bo to się wszystko wykuwa. To jest tylko taki program ten podstawowy i koszty. Czyli za od osoby dorosłej za te dwa noclegi, za ten pobyt 400 zł. Dzieci do lat 15 mają zniżkę, tam jest do 320 zł. Także serdecznie zapraszam. Można się już, tak jak powiedziałem, można rezerwować sobie pokoje. No i do zobaczenia oczywiście w Bieszczadach. Będą atrakcje, będą konkursy jak zwykle, no ale najważniejsze są spotkania. Spotkania w gronie myśliwych, ale i rodzin, bo zapraszamy z dziećmi, nie ma żadnych problemów. Chcecie zabierać swoich znajomych, niemyśliwych oczywiście, nie ma żadnych problemów. Poza tym ci, co byli, wiedzą, że samo otoczenie jest przepiękne. No, hotel leży nad samym jeziorem Solińskim, to jest dosłownie rzut beretem. Niedaleko jest kolejka taka górska, to czyli linowa kolejka. Gondole są nad samą Zaporą Solińską, także atrakcji mnóstwo. Serdecznie zapraszam, a teraz już ruszam na ambonę. Tradycyjnie, Daszbur. Daszbur. Oczywiście nie wiem, czy poznaliście, bo ja sam Piotra nie poznałem. Taki trochę zarośnięty, broda, Piotr Jelonkiewicz. Piotr, oficjalnie się witamy. Jesteśmy jak się nazywa? Na Laborówce. Na Laborówce, właśnie. Ale jak drogowskaz jest na Mickulinę, tak? Rajczanie Skulina. Mickulina, przepraszam. Ja jestem znowu u Piotra. W jego tutaj, na terenie jego rancha i oczywiście małżonki Olimpii. Olimpia akurat gdzieś się w kuchni krząta. Tak jak zapowiadałem, dawno o tym żeśmy myśleli, zrobić taki program survivalowy. A ponieważ Piotr, to jak doskonale wiecie, to jest i myśliwy, a przede wszystkim no, psy, ogary. Ale konie też. Nie tak dawno, dwa lata temu robiliśmy taki mały rajd na twoich koniach. 8-godzinny, ale dzisiaj wymyśliliśmy wspólnie coś innego. Ale to resztę już opowie Piotr. No więc tak, jedziemy jutro rano o świcie na taki traperski rajd 2-3-dniowy. Będziemy jechali w kierunku granicy ze Słowacją. Przebijemy się na Słowację, wjedziemy na Orawę, potem będziemy jechali przepięknymi terenami Orawy w kierunku miejscowości Mutne. Stamtąd zaatakujemy Pilsko.
Zaatakujemy. No tak, trzeba to już traktować. Się boję. No i z Pilska będziemy zjeżdżali no, w kierunku drogi powrotnej tutaj do nas na Laborówkę. Rok temu przecierałem ten szlak. Wyjechaliśmy na Pilsko, zjechaliśmy wtedy żółtym szlakiem z góry. No było to bardzo wymagające. W tym roku postaramy się, żeby nie było aż tak ekstremalnie przy tym zjeździe. No ale to będzie rajd typowo traperski, więc będziemy spali w namiotach. No i liczymy na to, że to będzie fajna przygoda. Stawiam, przed chwilą witaliśmy się z gospodarzem, teraz osoba najważniejsza, czyli gospodyni. Olimpia Jelonkiewicz. Gospodyni tego całego miejsca i to gospodyni całą gębę, bo to są i barany, i psy, i wszystko, i konie. Kur nie ma, ale może na będą. Na szczęście nie. O Jezu, ale może będą. I to dzięki też Olimpii to wszystko funkcjonuje tutaj, bo naprawdę uwierzcie, że dla ludzi z miasta to nie jest łatwo się przeprowadzić. Sama przeżyłaś to, chociaż teraz już trochę się zaprawiłaś, bo to już tak. Ile to lat już tutaj jesteście? 5,5 roku. No to już 5 lat trwała klimatyzacja. Trochę trwało. A może ktoś zwróci uwagę, że my tu stoimy przy takim ciekawym urządzeniu. Powiedzcie trochę, co to jest? To jest taki azjatycki specjalny piec. No można tu piec wszystko, od szaszłyków poprzez sztuki mięsa, jakieś tam placki. No można garnek włożyć. To działa na zasadzie pieca chlebowego. Pali się w środku ognisko. W momencie, kiedy te ściany będą jasne, wyrzucamy popiół. Czyli jak się wypali wszystko, tak? Tak, zakładamy wtedy taki kołnierz na górę. Zatykamy szczelnie i w środku się na zasadzie pieca chlebowego piecze mięso. A będą dzisiaj pieczone baranie? Będzie jagnięcina nasza, naturalna. Własnego chowu. Własnego chowu. Olimpia, tak. Powiedz jeszcze, bo oczywiście pokażemy, bo państwo Jelonkiewiczowie no mają dużo dzieci, tak śmieję się, bo są dwa mioty ogarów polskich. Szczeniaki się urodziły jedne 2 czerwca. Powatrze, 12 sztuk, 12 szczeniaczków i 4 czerwca po kamie 8. Także mamy 20 szczeniaków. I to wszystko są psy, to są szczeniaki po psach, po matkach, ojcach pracujących. To nie są tak zwane psy wystawowe, ładnie wyglądające, tylko może gorzej czasami wyglądające, ale polujące. Tak. Naprawdę polujące. I z tego co wiem, no jest spore zainteresowanie znowu, bo ten czas COVID-u to było tak różnie, ale w tej chwili te psy znowu mają rację bytu, a poza tym no, są coraz popularniejsze w Polsce. Powiedzmy tak szczerze, nie? Że ludzie się przestali bać, bo zawsze była taka bariera, a bo to takie wielkie bydle, nie? Takie psisko wielkie. Ale to jest pies do wszystkiego. Ogar się broni sam, samym sobą w łowisku, także staramy się to udowadniać myśliwym, dużo polujemy z ogarami. Działamy jako sekcja ogara w stowarzyszeniu naszym, ale też w ramach klubu ogara przy PZL. Także myśliwi coraz bardziej, tak jak mówisz, przekonują się i widzą, że ten pies jest dobry w naszych warunkach. Teraz przyszliśmy pod jeden z końców, gdzie... A jaka to jest suka? Powiedz trochę, Olimpia. To jest kama z Laborówki po łysce i luparze. Kama jest pokryta Gustawem od pana Andrzeja Koronkiewicza z Białegostoku. Ma 8 szczeniaczków, 4 suczki, 4 pieski. Pokażemy chociaż jednego, bardzo dorodne szczeniaczki. Ja tak za bardzo nie podchodzę, bo dobrze, suka to jest suka, matka to może zareagować różnie. O, takie dorodne. Ale kulki. Takie dorodne bombki. A słuchaj, jest więcej psów czy suk? Jak to jest? Tu jest pół na pół. O, wow, to fajnie. 4 suczki, 4 pieski. Także kama ma bardzo dobre mleko chyba, bo pieski są bardzo... Słuchaj, wszystkie szczeniaki poni są bardzo dobre, nie? Silne. Tak, są mocnej kości, ale ten miot drugi, ona ma z tym samym psem, z Gustawem, no to ten jest wyjątkowo mocny. Wydaje mi się, że po kamie poszły kości, bo kama jest bardzo mocną suką. No, także no, zobaczymy. Jeden miał taką krótki kark, że nie miałam jego obruszki założyć. Ale zobaczcie, że już mają obruszki. Tak, już mają obruszki, także będziemy obserwować towarzystwo. Spotkamy się, to już niedługo spotkacie się z nimi w łowisku gdzieś, bo to te tak, miejmy nadzieję, są... miejmy taką nadzieję. Dobra, to oddajemy już. Tak. Żeby się matka nie niecierpliwiła.
Słuchaj, ja ciebie tak jeszcze zapytam za kamery. Tak. Bo tak, czasami tak jest, no wiesz, no, szczeniaki, to wszystko, to potem są pieniądze. Tylko nikt nie liczy, ile to jest pracy. To są godziny, godziny, tygodnie pracy, żeby się dochować odpowiednich psów. Bo to wiesz, te takie psy telewizyjne to możesz każdy mieć. A żeby mieć takie prawdziwe psy polujące, to się musisz natrudzić. Piotr, ale z drugiej strony i ty. No powiedz tak. Trochę z takiego punktu widzenia, no jaka to jest praca? No to jest taka praca, że no Piotrek zawsze wybiera reproduktora. On sprawdza w łowisku. No potem trzeba jechać zazwyczaj 600 km, jakieś takie mamy szczęście. No i wiadomo, każdy hodowca wie, jak to wygląda. Przygotowania, ponieważ miałam już parę takich przykrych przydarzeń, więc z pieskami, więc bardzo się teraz przygotowałam. Kilku weterynarzy było poinformowanych. No, można powiedzieć, że się przygotowałam tym razem profesjonalnie do tego wszystkiego. To wynikało ze strachu po prostu, żeby wszystko dobrze poszło. Ale na szczęście wszystko poszło bardzo dobrze. Póki co pieski mają się bardzo dobrze. Także oby tak dalej. No i żeby trafiły w dobre ręce. Bo no to jest najważniejsze. Nie ma to jest najważniejsze. Bo wy macie zasadę. Wybaczcie, że ja mówię za kamery, no ale po prostu jest tak łatwiej mi rozmawiać niż stać przed kamerą. Wy macie taką zasadę, że nie dajecie psów. Jakieś ręce jakby, no, obce, mówimy w ten sposób, nie? Że to musi być ktoś sprawdzony. Tak, no i lubimy potem mieć kontakt z tą osobą. No, no generalnie, słuchaj, idea wiem, że jest taka, żeby te psy nie trafiały jednak na kanapę. Tak. Powinny polować. Tak, wtedy ten pies będzie szczęśliwy, no, tak, tak. Bo słuchaj, dodajmy też, z czego sobie ludzie nie zdają sprawy, że w Polsce generalnie jest moda na psy. Jest pewna moda, nie? Na przykład jest moda, była moda na gończe, może być moda na ogary, tylko trzeba sobie zdać sprawę, że ten pies trochę wymaga. Tak. No, staramy się informować przyszłych właścicieli psów. Niektórzy wiedzą, niektórzy czegoś nie wiedzą. No to staramy się naprawdę szczerze wszystko uczciwie powiedzieć. Też zawsze potem mogą na nas liczyć, na naszą pomoc. A słuchaj, a tutaj z doświadczeniem kolosalnym Piotra, bo on przeszedł tysiące kilometrów po łowiskach, no to ma o czym mówić. Ma o czym ma mówić. W jaki sposób doradzać. Nie? Tak. To jest bardzo cenne. Tak. Także fajnie, porozmawialiśmy. Dzięki za przedstawienie szczeniaków. No a teraz wracamy do gospodarstwa. Tak. Tutaj tak, jak kamera wam pokaże, tu leży jakiś rower, ale to jest żywe gospodarstwo. Ja zawsze mówię, bo Olimpia też mówi, a coś tu sprzątnę. Wie, po co? My jesteśmy, tak ludzie żyją, my też tak żyjemy. Więc niczego nie udajemy, to jest po prostu tak żyjecie i tak tyle. Żyjemy. Tak. No. Dzięki. Dziękuję. Cześć Maciej. Witaj. Chodź. Zapraszam. To jest nasz nowy kolega. Marcin Chodurski, jeszcze raz. Cześć Marcin. Marcin Chodurski. Tak, ja wyjdę się przywitać. Tadeusz, cześć. Przerwanie. Marcin jest pierwszą osobą, która wstąpiła do stowarzyszenia naszego, do sekcji jeździeckiej. Marcin jest trenerem profesjonalnym koni. Trafił do nas poprzez swoje ogary, bo ma trzy suki ogara. No i oglądając jeden z twoich filmów, ten ostatni, na temat sekcji jeździeckiej. No, skontaktował się ze mną, przyjechał na warsztaty, no i dzisiaj jest z nami. Ja się bardzo cieszę, ponieważ no, będzie wsparciem dla nas mocnym, merytorycznym, jako znawca koni, także będzie nam raźniej i bezpieczniej. Więc, tak jak mówiłem, nazywam się Marcin Chodurski, zajmuję się końmi od 2001 roku, tak zawodowo od 2003-2004 roku. No i że sportowo trenuję, układam młode konie, no rocznie siedzę na nowych, myślę, że 100 koniach, nie wiem już na ilu siedziałem, myślę, że tam około 1000. Posiadam 3 suki ogara polskiego, pozwolę sobie tu wymienić hodowle, z jakich pochodzą. To jest jedna suka, ta najstarsza, od Eli Polak, Goniwiat, z hodowli Goniwiat. Druga od Grażyny Wrony, ogary z Kniei, i trzecia, najmłodsza, od pani Renaty Kieś, ogary z Wszystkich Skoków, tak? No ta młoda, jest najmłodsza, tam 3-4 miesiące ma teraz.
no, zaczynam tą przygodę z ogarami i taką myśliwską, tak? Niedawno byłem z Edkiem Hałdyszem na takim szkoleniu w Dziczej Zagrodzie na Słowacji. No, mówił, że był zadowolony z tych moich suk, także no, cieszy mnie to bardzo, tak? Marcin, no, czy mógłbyś nam wytłumaczyć, dlaczego akurat zająłeś się ogarami? No ja jestem... Czy to był przypadek, czy to była świadoma decyzja? Nie, myślę, że świadoma decyzja. Tak samo... Znaczy chciałem na pewno polską rasę, tak? Gończe polskie takie były trochę dla mnie za szybkie, no i że konno zawodowo, tak chciałem trochę psy takie spokojniejsze. Ogar podobał mi się zawsze. Myśliwym chciałem być zawsze. Tylko takim myśliwym, czynnym, chodzącym, bardziej podkładaczem. No dlatego ogary, tak? No zresztą ten taki patriotyzm też myślę, że jest i w koniach, bo a tak naprawdę jedyną rasą rodzimą, no to jest ta rasa angloarabska, rasa małopolska koni, tak? No tak to wygląda. No będę pewnie w tym roku wybierał się, w tym, może w przyszłym roku wybierał się na staż. Tu chcę trochę pojeździć z chłopakami, podkładać te psy. No i zobaczymy, jak się sprawdzą, no to pójdę dalej, tak? Ja się osobiście bardzo cieszę, że jedzie z nami jutro zawodowy jeździec. Mam nadzieję, że dużo się nauczę od Ciebie, Marcin, bo no, mam znacznie mniejszy staż z końmi. No i też będzie dla mnie miło usłyszeć Twoją opinię na temat takich rajdów górskich, no i rasy koni, którą akurat ja hoduję. Piotr, przerwę Ci też, bo wiem, że jesteś przodownikiem górskiej turystyki jeździeckiej. Instruktorem. Instruktorem, a ja takim też przewodnikiem, przodownikiem górskiej turystyki jeździeckiej też jestem od jakiegoś 2004 roku. Także, co prawda też robiłem to w górach, no prawda najniższych, ale najstarszych w Europie, tak? Także, świętokrzyskich. Tak, świętokrzyskich. Wszystkie te rzeczy, które są za nami, jutro musimy w jakiś sposób spakować na te konie. Nie wiem, jak to zrobimy. Myślę, że będziemy prowadzili jakąś selekcję, bo najtrudniejszą rzeczą w tego typu wyprawach jest no, przytroczenie wszystkich tych rzeczy, które musimy ze sobą zabrać. Bo będziemy mieli i namioty, i śpiwory, i karimaty, i jedzenie na cały ten czas, nasze ubrania, także no, to będzie duże wyzwanie, ale no, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. No tego będzie tyle, że głównie będziemy jeździć stępem. Stępem, może jakiś tam kurs delikatny, no bo jakbyśmy zaczęli galopować, to byśmy połowę pewnie pogubili tych rzeczy. Tadeusz też ma dużo sprzętu fotograficznego i elektronicznego, więc musi mieć to w plecaku jakimś. To nie będzie zbyt wygodne pewnie. No ale nie mamy innego wyjścia. No to szykuje nam się ciekawa, prawdziwa wyprawa i prawdziwa przygoda jakaś taka. W miłym gronie w górach, na którą serdecznie też zapraszamy. Piotr będzie tutaj piekł ujce jagnięcie, tak? Tak, wcześniej zapeklowany, taka zaprawa, gęsta śmietana, taka domowa, plus koncentrat pomidorowy, bardziej pasta pomidorowa, no i przyprawy, pieprz, sól, papryka. A cała idea tego pieca to jest rozpalić i potem, żeby żar się wypalił. Tak, tam jest niesamowita temperatura. Powiesimy zaraz mięso, przytkamy tym wieczkiem górnym i będziemy czekać jakieś 40 minut i będzie zrobione. Jagnięcina własnego chowu. Tak, tak. Uczce, specjalnie nacięte wcześniej, żeby się lepiej zapytowało. No i dajemy to na drążek. No i kładziemy to. O. W ten sposób. No tu jest temperatura chyba do 400 stopni. No. Tylko tak pokażę, bo żeby mi się kamera nie uszkodziła. O, i teraz pokrywka. Zakładamy czapeczkę. Zakładamy czapeczkę i czekamy 3 dni. Nie, 40 minut będzie dobrze. Zatykamy jeszcze tu. Tak się wypoczywa na wsi. Tutaj przed nami też rodzina myśliwska. Piotr, pozwól trochę bliżej.
bo goście to też rodzina myśliwska oczywiście. Tak, to są państwo, którzy przyjechali z okolic bloku. Tak, Mariusz jest myśliwym, jego żona Dorota, jego syn, który też jest myśliwym, przeżył pieczonym od roku i narzeczona syna. Bardzo mili ludzie, już drugi raz nas odwiedzają, dlatego właściwie są już naszymi znajomymi, więc zaprosiliśmy ich na biesiadę. Wstąpiła, podniosła chwila. Piotr, popatrz, jak to pięknie wygląda. Jeszcze nie, bo ja muszę się filmować. To jest piękne pokazane, teraz pokazuję, jak to wygląda. Tu za chwilę będą jeszcze, co to będzie jeszcze, Piotr, warzywa, tak, do tego? Damy warzywa jeszcze teraz, bo jest rozgrzane przez bardzo długi okres czasu, także podkreślamy sobie warzywa. A pokazać nie możemy, bo jest potworna ulewa i burza z pieronami. Zobacz, to jest dobre, bo to wiesz, zewnątrz może być ok. Słuchajcie, zjemy jakie jest. Ale wydaje wam się, czy jest dobre. Raz, dwa, trzy. Spróbuję, zażymy. Pięć, trzy, siedem. Możecie nam tylko pozazdrościć. Smacznego! Dziękujemy. Teraz robimy przygotowania do naszego rajdu. Pierwsza idzie klacz Bajsza, na który ja pojadę. Trochę niespokojna, bo zostaje ich rybak. Ona idzie sama. Zaraz skompletujemy nasze wyposażenie. O, tu pokazuje Piotra, bo to jest taki prawdziwy kobojski płaszcz. Amerykański, tu nawet jest mapa w środku, a tu akurat jest Australia, ale w Australii też używany, wytrzymały, to jest nieprzemakalne, każdy ma swoje siodło i ruszamy za jakieś 2 godziny, najgorsze te wszystkie to jest spakować. Pakujemy się powoli. To jest Bajsza, ja na niej pojadę, już mamy zapakowane jedzenie, ubrania jakieś tam, w 2 takich sakwach, ale to jest dopiero część, bo jeszcze musimy zabrać namioty. Za chwilę ruszamy, jedziemy w 3 konie, tak żeśmy zapowiadali, no ja za kamerą i teraz podejdę do Piotra. Piotr, powiedz trochę o trasie. No, trasa będzie trudna, będziemy w wysokich górach, nie jesteśmy w stanie oszacować odległości, no bo tu są wejścia i zejścia. Teraz się przebijamy z Laborówki w kierunku Złotnej. Zjeżdżamy, przecinając asfalt po zabytkowej leśniczówki Habsburskiej. Przebijamy się do szlaku, który doprowadzi nas na Krawcule. Tam jest schronisko, stamtąd pojedziemy w kierunku przejścia granicznego w Lince. No i będziemy już na Orawie Słowackiej, zmieni się diametralnie krajobraz. Nie jedziemy w kierunku Mutnego. Wieczorem szukamy miejsca na nocleg. No i tyle. Ty jesteś właściwie zawodowiec. Jakie jest życzenie dla koniarzy? Jest jakieś? Takie zawołanie. My mówimy Daszbur. Jak będziesz myśliwym, za chwilę też będziesz mówił Daszbur. A dla koniarzy? W skokach przez przeszkody to pewnie połamania drągów. A tu chyba, nie wiem... O Jezu, broń Boże! Urwania strzemion chyba. Ale z takim ekwipunkiem skakać nie będziemy. Dobra. To okay. Co, ruszamy? Ruszamy. Rozpoczynamy trasę. No, ruszyliśmy przed chwilą. Tu mamy taką ścieżkę bardzo zarośniętą. Jest z nami też kantor, bo to jest taka wyprawa myśliwsko-survivalowa. Przed nami wiele godzin w siodle, ale też wiele godzin marszu takiego. To teraz, Piotr, jedziemy w kierunku Złatnej. Czyli tak jak Piotr mówi, może nie słyszycie, będziemy na szczycie i zjeżdżamy w Dolinę Złatnej. Tam, gdzie nie tak dawno polowałem z kolegami z koła Cyranka Oświęcim. Tak, to jest ta koszulka.
Pozdrawiamy! A to dopiero początek. Idziemy w Dolinę Złatnej. Potwornie gorąco. Jesteśmy przy kapliczce Matki Boskiej. Jest świeżo odnowiona, codziennie się pali świeca. Mamy okazję, żeby pomodlić się o szczęśliwy powrót. Piękna, mała, przydrożna kapliczka. Takich kiedyś było setki, tysiące w całej Polsce. Ale ciągle ludzie dbają. To nie jest tak, że to jest... Tu jest nawet data. 1869 rok. To jest ciężki teren. To musieliśmy siąść z koni. Będą takie odcinki, że będziemy konie prowadzić. Piotrek śmieje, że za nami jedzie obsługa techniczna. Damian jedzie z nami, ale tylko część trasy, bo po prostu filmuje. Teraz będzie próbował tu zjechać. Dość stromo i paskudnie. Niestety jedziemy trochę po asfalcie, ale potem będzie lepiej. Na popas. Nie wiem, o której myśmy wyjeżdżali, ale w tej chwili jest godzina pół do pierwszej. To już jedziemy chyba ze 3 godziny. Widać, jak konie też mokre, bośmy naprawdę jechali w ekstremalnie trudnym terenie. Ja już nawet chciałem schodzić, bo się bałem. Ale konie dały radę. Odpoczniemy z godzinkę, bo musimy odpocząć. Idziemy, spróbuj, zobaczymy, tutaj jest schronisko. Zobaczymy, czy tam coś damy radę zjeść, a jak nie, to tu gdzie będziemy gdzieś pikcić jakieś zupki. Marcin, żyjesz? Powiedz, jakie refleksje, bo jechałeś pierwszy raz na tym niby ogierze jeszcze. No dobrze. Piotr tak sceptycznie trochę do niego podchodził, ale jestem zadowolony z niego bardzo. Super, tylko się sprawuje. Czasami mu trzeba przypomnieć, kto tu jest panem, nie? Ale idzie jak... Tak. Jak się tam zaczyna ufać, przywróci mu się trochę zaufania, to jest tak okej, akurat taki... Dobry koń, bardzo dobry. To teraz konie mają obiad, my też idziemy. Jesteśmy w schronisku. Na ile? Na jakiej wysokości? Tu jest mapa. Jesteśmy na ile? 1035, tak? 1038. My jesteśmy tutaj. I Krawcowy Wierch. Potem idziemy do przejścia granicznego. Idziemy właśnie tu, gdzie Piotr pokazuje. Przechodzimy na Słowację. I idziemy jakoś tak w kierunku Mutnego. Aha. A potem atakujemy Pilsko, które jest tam dalej. Już żeśmy się tutaj trochę posilili w schronisku. Założenie było takie, że odcinamy się, ale w pewnym momencie doszliśmy do wniosku, że odciąć się możemy potem, jak miniemy to schronisko. Potem już faktycznie nie będzie nic, tylko las. Teraz ruszamy w kierunku Glinki, przejścia na Słowację. Tam zjeżdżamy na Orawę, tak żeśmy zakładali. Jeszcze ho-ho, albo jeszcze dłużej. A tu siedzę, odpoczywam, pilnuję koni i sprzętu, bo zgubiliśmy namiot. Mamy ze sobą dwa namioty. Mieliśmy dwa. Jeden duży, podwójny, jeden mały. I ten duży żeśmy zgubili. No gdzieś, ja go miałem przytroczone z tyłu siodła, no ja nie widzę, co jest z tyłu. Aż jechaliśmy przez takie gęste krzaki i drzewa. No i prawdopodobnie gdzieś jakaś ostra gałąź zahaczyła i nam zrzuciła ten namiot. Poszli teraz Marcin z Piotkiem, poszli szukać tego namiotu, no bo jak lunie wczoraj, to była taka olewa, że coś strasznego, no ale byliśmy u Piotra w domu, a jak dzisiaj by tak lunęło, no to nie wiem, będziemy spać w trójkę w jedynce w namiocie. Teraz żeśmy trochę zjedli, ubieramy konie z powrotem i ruszamy na Słowację, już na przejście na Glinkę, w kierunku Glinki,
kierunku przejścia na Słowację. Tam jest góra Pilsko i tam wjeżdżamy jutro, tak? Także na tą górę jutro się będziemy tarabanić. Jedziemy dalej. Ile do Słowacji jeszcze? Już nie ma. Dalej. Majsza. Ruszamy. Słowacja. Dobre pół godziny jedziemy przez Słowację. Jedziemy na wyczucie. No teraz naprawdę nie wiemy, gdzie jedziemy za bardzo, ale gdzieś jedziemy. Jesteśmy na Orawie. O, Orawa. Połoniny jak w Bieszczadach. Ty wyglądasz i tak wyglądamy w ogóle jak w tych Wilczych Echach. Pomachamy. Przed nami Pilsko. Tam się jutro wspinamy, tak? Tak. A tam dalej Babia Góra. Tam macie za tą wsią słowacką Babia Góra nasza. A ta wieś to jest Mutne. No i tutaj mieszka nasz kolega, szef klubu Posokowca Tibor Geślander. Teraz idziemy już na własnych nogach. Był bardzo podmokły teren, ciężki. Dlatego koniom trzeba ulżyć trochę. To jest moja koleżanka. Już się uspokoiła. Idziemy ramię w ramię, tylko żeby nam nie pozrzucała naszych bagaży. Także sobie razem wędrujemy. Marcin, wszystko mamy? Mamy wszystko. Piękny las. I trafiliśmy na nasze obozowisko. No, ale trafiliśmy, no to ja już jestem... No, a gdzie rzeka? Tam? Rzeka jest tutaj za... Słychać ją. To idziemy gdzieś na rzekę, nie? Ale to chodźmy najpierw, rozłożymy wszystko, bo już tu zostajemy. A wiecie, jak pięknie koń wygląda, te kolory wszystkie, wiecie, kurtka. Tak. Bajka. Ten pomarańcz to z dedykacją dla Edwarda. Audysza. Tak nie. Edek, nie pozdrawiamy cię, bo nie jechałeś z nami. Edek się wystraszył. A, Edek, no właśnie, Edek się wystraszył. On tak, Edek tak udaje chojraka, ale tak, warunki są trudne i się wystraszył. Jak chcieliśmy go zabrać, no to wykręcił. Nie, ale Edek miał z nami jechać, nie? No, ale tylko skurzył po prostu. Tak. Rozkulbaczamy konie. Nie mamy namiotu. Ale jeden mamy. Słuchaj, w takich warunkach kładziesz karimatkę do śpiwora i śpisz. Byle nie lało. Kocem od konia się przykryjesz derką i... No kurczę, zaraz. Koce są przemoczone. To wysuszymy. Kanto też zmęczony. Także... Bajsza też. Na moje siodło. Tu jeszcze wiecie, Coca-Cola. Troki, Polar. Wszystko jest. No i niestety namiocik zaginął. Był taki ładny, amerykański. No zaraz... Wszystko zdejmujemy. Tutaj Piotrek już klaczkę też rozbiera.
iż będą miały spokój przez noc. Tu zostajemy tutaj do rana, a rano stąd wyruszamy, nie?